Dzień dobry Państwu. My kwestujemy już bardzo długo dzieci z naszej szkoły, z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Jaworznie i nauczyciele. Właściwie to przestaliśmy już liczyć, to już jest chyba 18 albo 19 lat. Jest bardzo dużo chętnych dzieci, oni wszyscy chcą pomagać, wszyscy chcą kwestować. Nauczyciele również nas wspomagają, sprawują opiekę nad dziećmi. W tym roku 46 uczniów, to jest naprawdę bardzo dużo. Nasze serca są gorące i my zawsze z Państwem będziemy pomagać dzieciom, będziemy pomagać starszym osobom, dlatego że jesteśmy wszyscy z Wami. Także cieszymy się bardzo i dziękujemy redakcji co tydzień, że możemy brać udział w Wielkiej Orkiestrze, bo to jest dla nas wielkie wyzwanie. Kochani, ja myślę, że należą się wielkie brawa tylu ochotników, dla koordynatorów przede wszystkim, ale może ja jeszcze zapytam tutaj naszych milusińskich. Mogę sobie przejść do przodu? Nie. Cześć, jak masz na imię? Dawid. Jest z nami Dawid. Dawid, powiedz, dlaczego zostałeś wolontariuszem? Bo chciałem. Bo chciałeś, okej. Okay. Chcesz pomagać, tak, innym. A powiedz mi, dużo już uzbierałeś? Jak sądzisz? 300 zł. Wow, no to duże. A zasterkasz nam swoją skarbonką? No, słyszymy, że naprawdę tam jest dużo pieniążków. Dobrze, mamy kolejną osobę. Jak masz na imię? Emilia. Jest z nami Emilia. Ile masz lat? Prawie 12. Prawie 12, no to już naprawdę dużo. Powiedz nam, od której godziny jesteś na nóżkach, od której zbierasz? Od godziny 8.30. No to brawo, a jest ci zimno, czy nie? Troszkę. A jak myślisz, uzbierałaś dużo pieniążków? No to super. Ja jeszcze, drodzy Państwo, przypomnę, że dla naszych wolontariuszy jest ciepły napój tam z boczków w fioletowym namiocie, jest też poczęstunek, także jeżeli komuś jest zimno, to zapraszamy, tam można się ogrzać. Ja może jeszcze, o tutaj Pani pokazuje, że jest jedna cięższa puszka. Jak się nazywasz? Wiktoria. Chodź do nas, Wiktoria, tutaj do przodu. Powiedz, jak sądzisz, ile tam jest pieniążków? Nie wiem. A dużo ludzi wrzuca? No. A powiedz, co wynosisz z tego, że jesteś tym wolontariuszem? Co czujesz w sobie, w swoim serduszku? Że pomagam innym. I to jest, jak myślisz, ważne? Tak. Bardzo ważne. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję jeszcze raz Szkole Podstawowej numer 1, tej wielkiej ekipie, która ma wielkie serduszka. Proponuję, abyśmy wszyscy pomachali. Machamy ładnie. I oczywiście dziękuję Wam, kochani, i życzę powodzenia przy dalszej zbiórce pieniędzy. Dziękujemy Wam bardzo. Halo, halo, Franek, jesteś już ze mną? Jestem z Wami. Słuchajcie, to byli najmłodsi wolontariusze. Super, że się uczą zbierać i na takich akcjach charytatywnych, jak pomagać innym. Idea Wielkiej Orkiestry to jest to, że właśnie zdrowe dzieci pomagają chorym dzieciom i będziemy starać się zawsze o tym pamiętać. Oprócz tego, że przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest masę wolontariuszy, to też firmy i instytucje, które pomagają nam w każdym finale. Zapraszam teraz przedstawicielkę firmy Rizer, panią Beatę. Beata, chodź do nas, powiedz, jak Rizer gra z nami. Ja tylko zdradzę, że Rizer to... Co przygotował właśnie na...